Siemanko, witajcie na dzisiejszym odcinku. Podawają informacje na Instagramie, że najbliższe dni będą kluczowe odnośnie mojej ręki. Właśnie jadę do Bochni, do szpitala, do mojego zaufanego specjalisty od moich złamań, skręceń i tak dalej, i tak dalej. Będzie prześwietlenie, będę wiedział więcej, to odezwę się do was za chwilę. Dobra, dotarliśmy na miejsce, no idę zrobić prześwietlonko, potem do ortopedy, będę wiedział wszystko, mam nadzieję. A jak nie, no to niedobrze. Mamy zdjęcie, no to teraz wyrok. Mamy problem, wyrok to 31 maja, L4 mam do tego momentu. Nie zrosło się i lekarz podejrzewa, że coś się podziało, idziemy to sprawdzić. Sprawa wygląda następująco. Jest niewielki wzrost kości. Lekarz podejrzewa, że śrubka mogła się troszeczkę obluzować. Jestem umówiony już na tomografię. L4 do końca maja, także i jednak w tym miesiącu nie wrócę na rower. Trochę mi się plany posypały. Wiecie co, zastanawiam się nad sprzedażą zjazdówki. Jak widzę, to w komentarzu piszcie, że ktoś chce kupić. Ogólnie trochę lekarz, że tak powiem, mnie sprowadził na ziemię. Byłem pewny nadziei, że w połowie maja już wrócę pojeździć cokolwiek. No ale okazuje się, że niestety muszę się uzbroić w cierpliwość i czekać, dalej czekać. Więc nie wiem, kiedy zobaczymy się na wspólnych jazdkach. Ale dzięki temu, że będę miał dużo wolnego czasu, to cotygodniowe vlogi, hashtag jak płonka, będą się pojawiały na YouTubie. Będzie śmiesznie. A teraz jedziemy do Szczękiego na Boost Bike Park. Podobno kończy już szejpować główną trasę. Sami zobaczycie, jak to tam na miejscu wygląda. Pogadamy ze Szczękiem, będziecie na bieżąco z całą miejscową. W ogóle nawet wam nie powiedziałem, od czego się wzięło to, że ja jestem po operacji, co się stało z moją ręką. A to jest dość kluczowe. 2016 rok, 1 kwietnia zostałem poddany operacji właśnie zespolenia kości łódeczkowatej nadgarstka lewego po oczywiście upadku jakimś na rowerze. Choć nawet nie jestem w stanie przytoczyć, którym konkretnie, bo po pół roku de facto dowiedziałem się, że ta ręka jest złamana. Poszedłem na kontrolę do lekarza, mówi, że ręka mnie boli, coś tam zrobił prześwietlenie, mówi: wie pan co, ale ta ręka to złamana była jakieś pół roku temu, tak? Plus minus. Bo to nie jest świeże złamanie. Tutaj już coś się podziało. No i ręka została podana na operacji, wszystko poszło niby ok. Po dwóch czy trzech miesiącach lekarz mówi, że jest w porządku, że już mogę wracać na rower, fajnie, super. No to jeszcze trochę pobolewało, brałem stabilizator i jeździłem, nie? No raczej jakby młody, głupi, to raczej się nie przejmował, po prostu sobie jeździł. No i po 7 latach, plus minus, nie, po 6, bo w zeszłym sezonie, złamałem sobie łapę na Luizjanie, strzeliła mi kość tutaj śródręcza i na prześwietleniu lekarz zauważył: wie pan co, bo tam pan w nadgarstku ma śrubkę, ale tam ta kość nie jest rozcięta i to na zdjęciu wygląda tak dość źle. Ja mówię, no ale jak bardzo źle? No nie, no musi pan zrobić sobie tomograf, no i będzie wiadomo. No i wyszło, że jest staw rzekomy, martwica kości, wzrostu żadnego, śrubka, w ogóle pozrywane gwinty w kości, to ogólnie dramat. Dzień przed operacją, w dniu operacji, jak leżałem już na łóżku w szpitalu, kropluweczki mi lali, tak przychodzi lekarz i mówi do mnie: ile pan ma lat? 25. Wie pan co? To ma pan strasznie stary nadgarstek jak na 25-letniego człowieka, bo on ma tak 60 plus i ogólnie to będzie bardzo ciężki zabieg. No i po operacji przychodzi lekarz, mówi, że no ogólnie jazda bez trzymanki, ale udało się zrobić to, co tam się dało zrobić. Przeszczepy kostne z biodra do ręki, żeby ożywić kość jakkolwiek, żeby się mogła zrastać. No i teraz co, mijają 3 miesiące, 12 tygodni, teraz uwaga, 12 tygodni minęło od zabiegu. Jakiś wzrost jest, ale jest
niestety kolorowo nie jest. Ej, no jestem na miejscu i od mojego poprzedniego pobytu tutaj. Kiedy ja byłem tutaj ostatni raz, Grzesiu? Kiedy byłem? Dwa tygodnie, max 3. Ile się zmieniło? Wszystko się zmieniło. Dosłownie wszystko się zmieniło. Tutaj ścieżka pod górę, której nie było. Mnóstwo stolików dodatkowych. Tam na dole bulet pociągnięty do samego końca. Szok i niedowierzanie. Mamy pana prezesa. Cześć, Tych, witaj się. Tak jak wspominałem, to jest Grzesiem. Jak ty to zrobiłeś? Że to jest tak z***cie. To ja to robię z Filipem. Koparkowy. Dzisiaj nie ma Filipa, ale jest wczoraj, jutro, dziś, pojutrze. Filip jest tutaj prawie tak często jak Szczęki. No i koparkuję mu tutaj. No robimy Kanadę. To jest polska Kanada. Idź tam. Podkrakowska Kanada. Naprawdę. Ali, jesteś zadowolony z pracy, jaką wykonują chłopaki? I powiedz się, Ali, coś. Dobra robota! To na samej górze teraz, tutaj gdzie zaczyna się bulet. I powiem wam szczerze, to wszystko zostało odwrócone do góry nogami. Jest już dużo więcej możliwości. Tutaj naprawdę dali do pieca, jak to budowali. No, linia freeride'owa powstała. Przynajmniej początki. Tutaj jest chopeczka, gdzie będę robił flipka. Ta. I tutaj będzie linia freeride'owa. Chłopaki naprawdę się nie obijają. Szczęki poprosił, żebym wam nie pokazał całości, że to będzie dla was niespodzianka, jak to będzie wyglądało. Więc pokazałem wam samą górę i powiem wam, jestem pod wielkim wrażeniem. Już nie będę musiał jechać w tym roku na dolni, żeby dobrze się wybawić na rowerze. Patrzcie na to. No, jest pięknie. I to się nazywa dobra robota dla sportu. Na sam koniec w sumie całego odcineczka chciałbym powiedzieć, że moim celem ogólnie po operacji było wrócić na joyride. Niestety wygląda na to, że nie pojeżdżę tam z wami, lapsików sobie tam nie porobimy, ale na pewno będę na miejscu, więc na afterku, nawet beforeku się zobaczymy. No i co, poimprezujemy pewnie troszeczkę, jak to zawsze na joyride bywa. Legia Kraków przyjedzie i będzie sobie z nami można posiedzieć, pobawić, nie wiem, pobawić się. Bo my się lubimy bawić. No a po dzisiejszym odcinku co? Po dzisiejszym, same powtórzenia. Kurde, nie umiem mówić po polsku. Nasz język narodowy jest bardzo trudny, nawet dla Polaka. No jest. Polski język, trudny język. Ogólnie rzecz biorąc, no nie wiem, polajkujcie sobie, zasubskrybujcie kanał, jak wam się podoba to, co się tutaj dzieje. Nawet jak wam się nie podoba, też to zróbcie. O, jakie ładne Subaru, patrz. WRX STI. O, to może zrobię jak Semenuk, nie? Jak nie będę już chciał iść na rowerze, to będę jeździł, kurwa, Subaru. To na razie, cześć. No to który rower chcecie kupić? Który? Do wyboru, do koloru. Kurwa! Nie no, żartowałem. Zostają ze mną.